Dobry wieczór, witamy serdecznie licznie zgromadzoną publiczność w amfiteatrze w Białej Podlaskiej. Witamy pięknie na finałowej gali czwartego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego, honorowego obywatela tego miasta. Serca ciepło i energię, a tych w nieprzyzwoitych ilościach dostarczyli nam wyjątkowi dzisiejsi artyści, co przyciąga na Bialski Festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego najwspanialsze postaci polskiej muzyki. Z pewnością legenda samego mistrza. Znali go, podziwiali, dorastali przy nim, inspirował ich, pomagał im otwierać szerokie wrota ich zjawiskowych karier. To dzięki Bogusławowi Kaczyńskiemu i wspaniałym artystom przeżywamy przygody, o jakich rozprzestrzenianiu w Polsce i na świecie marzył i co z wyjątkową gracją, wdziękiem i skutecznością realizował Bogusław Kaczyński. Dość wspomnieć w kontekście naszego festiwalu, że jego czwarta edycja zgromadziła uczestniczącą na żywo we wszystkich wydarzeniach publiczność w liczbie, uwaga, 16 tysięcy osób i jeszcze kilku oglądających te wydarzenia za pośrednictwem internetu. W tym wspaniałym dziele dziedzictwa wielkiego, wywodzącego się z Białej Podlaskiej, mistrza Bogusława Kaczyńskiego, jesteśmy partnerami jego przyjaciół, Fundacji Orfeo, którą Bogusław Kaczyński z najlepszymi przyjaciółmi założył, a którzy dziś to jego cudowne dzieło kontynuują, którym mieliśmy okazję w osobach pana prezesa Zbigniewa Napierały i pani przewodniczącej Rady Fundacji Barbary Kaczmarkiewicz podziękować podczas piątkowego koncertu Powróćmy jak z dawnych lat. A dzisiejszego wieczoru pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu uczynią to wobec tego w kontekście naszych festiwalowych wydarzeń najbardziej pracowitego przedstawiciela fundacji i dyrektora artystycznego naszego festiwalu, który w Białej Podlaskiej spędza prawie cały rok podczas regularnych wizyt przygotowując nasz festiwal, a stał się już prawie bialczaninem, bo przez całą pierwszą połowę września po prostu jak jeden z nas z całą rodziną, ze wspaniałą żoną Joanną i cudownym synem Wojtkiem zamieszkał w Białej Podlaskiej. Wielkie brawa, jesteśmy twoimi dłużnikami, Krzysztof Korwin-Dąbrowski. Jeszcze ogromne wielkie
wielkie brawa dla naszych cudownych artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że pan profesor, rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie imienia Fryderyka Chopina, pan Klaudiusz Baran, zaszczycił nas, obejmując dzisiejsze finałowe wydarzenie swoim patronatem, że wszyscy wspaniali, wymienieni dzisiaj artyści je uświetnili, a my, jako bielska publiczność, zyskaliśmy także ich życzliwą wdzięczność za te zjawiskowe, państwa nasze wspólne reakcje. Kończymy festiwal i obiecujemy, że koniecznie, a jakże, spotkamy się w przyszłym roku! Nie, 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 nie